Czoły mordeczki moje kochane, witam wszystkich serdecznie. Wiem, że może nie zbyt profesjonalnie, ale jest. Witam z Waterford, najstarszego miasta w Irlandii, założonego przez wikingów. Jeszcze w IX wieku było bardziej ważne niż Dublin czy inne miasto w Irlandii. Muszę powiedzieć tak, nie zrobię z tego vloga historycznego, no bo nie o to przecież chodzi. Pobudzicie się ze mną po mieście, opowiem wam to i owo. No a teraz popatrzcie na to ogłoszone w tym roku najpiękniejszym miastem, najlepszym miastem do życia w Irlandii, miasto Waterford. Jak jest pogoda, jak słonko świeci, to naprawdę jest ślicznie. To połazimy sobie trochę po deptaku, tak jak za mną widzicie, łódeczki, nie łódeczki, kwiaciarnia była, już jej nie ma, no oczywiście gdzieś tam jeszcze w tle bus station, czyli przystanek autobusowy, na którym ponad 15, prawie 16 lat temu wysiadłem i tak już w sumie zostałem w tym mieście, nigdy nie szukałem jakoś przeniesienia do Dublina czy Cork, nie wiem, ja też z drugiej strony nigdy dużych miast nie lubiłem, dlatego tutaj wolałem zostać, powiedzmy sobie tak, i muszę powiedzieć, że miasto traktuje mnie dobrze i też ma swoje uroki, oczywiście po jakimś czasie się zaczyna nudzić, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, kiedy jest pogoda, a tej pogody w sumie dość często nie ma, to jest naprawdę piękna sprawa, piękny kawałek Irlandii. Tak, żeby my się ogólnie śmiejemy ze znajomymi, że gdyby tutaj była pogoda taka jak w Hiszpanii, to nikt by do Hiszpanii nie jeździł. No ale niestety zdarza się też tak, że w ciągu jednego dnia możemy mieć cztery pory roku, bądź też po jednej stronie chodnika pada deszcz, po drugiej stronie świeci słońce. No teraz idziemy sobie główną ulicą, także może być trochę hałasu. Przejdziemy się sobie do tak zwanej Clock Tower. Clock Tower to jest najstarszy zegar tutaj w Waterford. Zaraz sobie na niego zerkniecie. Jest takim w sumie odnośnikiem. Jak ktoś nie wie gdzie, co, to mówisz od Clock Tower i od Clock Tower podajesz kierunek. Co jest fajne w Irlandii, jeżeli chodzi o podawanie kierunków. Sorry, kurde, auto by mnie rozjechało. Co jest fajne o podawanie kierunków, to jest to, że tu się podaje kierunki od sklepu do sklepu albo od pubu do pubu. Znaczy oczywiście najczęściej od pubu do pubu. To jak tutaj kiedyś przyjechałem i zaczynałem pracować, jeździłem ciężarówką przez pewien czas, bo mogę zdradzić, to właśnie dostawałem takie kierunki, jak mam dojechać do danej firmy i pokazywali mi, tutaj jest taki pub, tu jest pub, do tego pubu, za tym pubem w lewo, za tamtym pubem w prawo, no i tak ogólnie rzecz biorąc się jeździło. Sorry, nie mam stabilizacji, nie mam żadnego kurde fancy sprzętu do nagrywania, więc musicie mi wybaczyć, przełączę teraz kamerkę i zerknijcie sobie, co mamy przed sobą. Więc teraz idziemy główną ulicą, nazywa się The Quay, w sumie jest najstarszą chyba ulicą tutaj w Waterford, taką główną przepustową ulicą. Jeszcze niedawno, w sumie 5-6 lat temu, leciały tutaj dwa pasy w każdym kierunku. Jednak jakiś mądry człowiek zdecydował, że dobrze będzie zrobić kwietniki i drzewka po środku, zredukować wszystko do jednego pasa ruchu w jednym kierunku. Oczywiście co za tym idzie, ani karetka, ani straż pożarna, ani policja przejechać nie mogą w razie wypadku, więc bomba temu panu, który to zaprojektował. Pokazujemy duży kciuk w górę. Świetna sprawa. Coś, na co ludzie Waterford na pewno czekali. A tak ogólnie rzecz biorąc, to ta ulica to są sklepy, banki i hotele. Mamy tutaj mnóstwo turystów, oczywiście puby, restauracje. Wiadomo, w Irlandii lubi się chodzić do pubu, do restauracji. Teraz przejdziemy się troszeczkę od tej ulicy nad główne molo i tam sobie zobaczymy. Tutaj nieraz cumują zajebiste statki. Jak to się nazywa te statki?
No, takie wielkie statki, jak domy. No w każdym razie nieraz tutaj cumują, więc no, jest na co popatrzeć. Od czasu do czasu kiedyś były organizowane tak zwane imprezy, nazywały się Tall Ships, czyli wszystkie statki, żaglowce z całego świata przypływały tutaj. Było to organizowane w Waterford 2 razy, muszę Wam powiedzieć, piękna impreza. Jak znajdę gdzieś jakieś kurcze filmiki, to Wam zaraz wrzucę jako timelapsy. Jest to dla mnie coś nowego, robienie vloga, więc proszę mi wybaczyć za brak profesjonalizmu totalny. Please. No i dokładnie w sumie prawie 16 lat temu, moi drodzy, na tej stacji autobusowej wylądowałem. Tutaj za mną wiele się nie zmieniło. Takim autobusem właśnie przyjechałem do Waterford. Wysiadłem, miałem 2 torby w ręku, 400 euro w kieszeni. Chwała Bogu, w sumie zostałem u kolegi, także kurde, jemu dziękuję. Piotrek pozwolił mi pospać u siebie na kanapie i tak w sumie wyglądał mój początek w Irlandii. Jakaś pierwsza praca gdzieś w salonie samochodowym i później to już się potoczyło. Na początku było zupełnie inaczej. Było trochę tak, dużo się zarabiało, mniej wszystko kosztowało. No teraz to już się wszystko wyrównało, moi drodzy, także nie liczcie na to, że tutaj się zarabia nie wiadomo ile i każdemu się teraz przelewa. Nie, mieszkania kosztują kurczę, praktycznie rzecz biorąc ponad połowę waszego tego, co zarabiacie. Także jest troszeczkę to wszystko inaczej wygląda. Kiedyś pracowało się tydzień, żeby zapłacić wszystkie rachunki. Teraz pracujemy 2,5-3 tygodnia na to, żeby zapłacić wszystkie rachunki. Także jest pewna różnica, prawda? Zaraz sobie się przejdziemy. Pokażę Wam, gdzie kiedyś produkowano Guinnessa, piweczko. Teraz produkują tam whisky i przejdziemy się na tak zwany Little Poland. Tam też pomieszkiwałem przez dobrych parę miesięcy. Przejdziemy się na Małe Polaczkowo, jak to żeśmy nazywali, same polskie sklepy. Na dobrą sprawę, bez znajomości języka polskiego, jak ktoś tu kiedyś przyjechał 15-16 lat temu, mógł się świetnie porozumiewać w Waterford czy w Dublinie, ogólnie w Irlandii, dlatego że wszędzie było mnóstwo Polaków. Ja jak wyszedłem po raz pierwszy tutaj do miasta na spacer, to czułem się, jakbym był w Polsce, nigdy bym nie wyjechał za granicę. Było tyle polskości. Teraz dalej Polaków jest mnóstwo. Oczywiście jest pełno Chorwatów, Litwinów, Rosjan, Ukraińców. Praktycznie rzecz biorąc, ludzi wszelkiej miaści i narodowości. No a my tutaj dalej poruszamy się Deki, główną ulicą w Waterford. I co? Troszeczkę dronika. I zaraz przejdziemy się, pokażę Wam ten Guinnessik i małą Polskę. W tej małej Polsce nie spodziewałbym się zbyt wiele. Tak na dobrą sprawę to jest takie, kurczę, było blokowisko, takie apartamentowce. Nic ciekawego, do dzisiaj nic ciekawego, tylko że teraz już tam Polaków niewiele mieszka. Więcej, powiedzmy sobie, przybyszy z innego kontynentu. Powiedzmy sobie to tak, ciemno tam jest. O, bardzo ciemno. Dobra? No to co? Lecimy teraz do mostu, moi drodzy, pokażę Wam most. Most jest podnoszony. Jest to jedyny most, tak na dobrą sprawę, dochodzący do Waterford od strony Dublina, Kilkenny. Tam jest jeszcze drugi, ale jest oddalony. Nikt z niego nie korzysta, jest nowiutki, ale trzeba zapłacić 3 euro? Tak, jakieś coś koło 3 euro. No i każdemu się po prostu nie chce płacić. Wszyscy stwierdzają, w dupie to mam, nie będę płacił. No i tutaj na tym moście zawsze są korki. Szczególnie, gdy go podniosą, bo statek wpływa. No to wtedy można się naprawdę zdenerwować lekko, bo można i godzinę postać i poczekać na przejazd przez most. Nie? Dobra, lecimy tak jak widzicie tutaj cały czas. Autka, pub za pubem, jeden za drugim. Nie martwcie się, one wszystkie robią kasę, nie? No tak jak mówiłem, mostek. On się podnosi, ma jeszcze jedną bardzo złą sławę. Przynajmniej raz, no, 2 razy w miesiącu ktoś z niego skacze do wody. Bardzo przykra sprawa w Irlandii, powiedzmy sobie, o której no, muszę wspomnieć. Żyje się świetnie, ale niektórzy nie wytrzymują, no i depresja. No i skaczą do wody, kończą tutaj. Moi drodzy, to nie są żarty. Tak jak mówię, jak ktoś ma jakiś problem z depresją, to trzeba do psychologa, trzeba się wspierać, trzeba sobie pomagać. Tak jak mówię, najlepiej być życzliwym dla ludzi dookoła, z tego względu, że naprawdę nie wiemy, co u nich w głowie siedzi, a jest to przykry obraz. Ja nieraz widziałem, jak tutaj szukają, wyciągają, no i wtedy to już naprawdę nie jest nic miłego. No ale ogólnie rzecz biorąc, tak wygląda jedyny wjazdowy most do Waterford. Bardzo fajnie. I teraz z lewej strony, tak jak możecie
możecie sobie zaobserwować, moi drodzy. Tam w oddali widzicie Guinnessa, zaraz się do niego przejdę, żeby nie było, że Rutek leniwy i nie chce się do niego przejść. A tutaj macie tutaj pierwsze główne skrzyżowanie do Waterford i oczywiście puby, restauracje i hotele, tak jak mówiłem. A tutaj, żeby wam nie było, żeby ktoś nie mówił, że gołosłowny jestem w tym, co mówię i że to miasto wiecznie się zatyka na The Key. Tak wygląda miasto The Key, godzina, ja wiem, 15.30, czyli godzina, to jest bank holiday, czyli to jest ogólnie rzecz biorąc dzień wolny, moi drodzy. I tak wygląda właśnie główny wjazd do miasta i tu mają przejechać karetki, straż pożarna, więc tak jak powiedziałem wcześniej, ktokolwiek to zaplanował, był geniuszem po prostu. No i tutaj jeszcze, ja wiem, 8-9 lat temu był Guinness. W tej chwili mamy Waterford Irish Single Malt Whisky, czyli produkują tutaj whisky z Waterford. Także jak ktoś gdzieś zobaczy, to oczywiście pomyślcie sobie, gdzie to produkują. To tutaj właśnie w Waterford, tuż za rzeczką. Także możecie sobie zerknąć. Terfimy mamy odpływ, stan wody jest dość niski, jest syfilis totalis. Powiem tak, ale pięknie to wygląda ten wjazd do miasta. Muszę powiedzieć, później przelecimy się jeszcze na tak zwany Greenway. To jest taki bardzo długi szlak, na który rowerowy i w sumie do spacerów. I prowadzi on z samego Waterford aż po Dungarvan. Także ma ponad 60 km. Można sobie jechać rowerem, spacerować i nie zobaczycie nawet nigdzie w pobliżu żadnego samochodu. Także bardzo, bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, następny stop Little Poland. Dobra, moi drodzy, wchodzimy do małej Polski. Oczywiście za mną, jak widzicie, kościół i po drugiej stronie hotel. A przed nami, w sumie to wam pokażę w ten sposób, przed nami tamten szklany duży budynek na końcu ulicy. To jest coś, co jest pewne w życiu jak śmierć. Czyli podatki, biuro podatkowe. Nie ma co tam wchodzić, wszystko w Irlandii jest online. Nic się tutaj ręcznie nie wypełnia. Wszystko wykonujecie, powiedzmy sobie, w internecie. Jest to bardzo proste, podatki są wam naliczane automatycznie. Jak należy się wam zwrot podatku, to raz w roku sobie o niego aplikujecie. Zazwyczaj jest to w styczniu. Można też wynająć prywatną firmę, która weźmie tam drobny procent, bodajże 2%. Od tego, ile podatku zwrotu dostaniecie i zrobi to za was i co roku będzie wam tego pilnowała. No a moi drodzy, teraz sobie idziemy po dzielnicy, która nazywa się ogólnie rzecz biorąc, zaraz będziemy schodzić, potocznie, Little Poland, mała Polska. Z tej małej Polski niewiele już zostało, pokażę wam, jak to mniej więcej kiedyś wyglądało. To jest to. A tutaj za mną, jak możecie, widzicie te okna. O, tam, tak, ten biały budynek i później ten szary. Tam mieszkałem, jak przyjechałem do Irlandii przez dobrych parę miesięcy. Moje pierwsze mieszkanie. Także no. Idziemy tą małą Polską. W sumie nic ciekawego. Kiedyś były tylko polskie sklepy. Jeden polski, drugi polski. W sumie polskie sklepy są rozsiane po całym Waterford. Przepraszam, że mi cały czas głowę ucina, ale z tego względu, że kurde, ja nie mogę trzymać tej ręki tak wysoko. Nie mam żadnego gimbaza, czy jak to się tam nazywa, gimbusa, gimbala, nie wiem. No w każdym razie będzie wesoło. Główne skrzyżowanie w małej Polsce. Dalej mamy rosyjski sklep po prawej stronie. Mamy polski sklep. Kiedyś nazywał się Galicja. Teraz nazywa się troszkę inaczej, ale jak widzicie, polski sklep. Tutaj w dół same apartamenty, w górę apartamenty, tam apartamenty. No i tutaj w sumie większość Polaków mieszkała przyjeżdżając na początku. Ja mówię tutaj w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Później oczywiście jak ktoś się dorabiał, to łapał się i gdzieś tam się przeprowadzał do jakiegoś domu czy coś. No ja też już tutaj nie mieszkam, nie? Ulica O'Connell Street to jest równoległa ulica do The Key, taki backstage. No i również mamy sklep do tatuaży i obok sex shopik. Po drugiej stronie ulicy mamy sami swoi polski sklep. Tak jak widzicie, tutaj malują muralki, także to też fajnie wygląda. Drobny sklep z komputerami, w tej chwili zamknięty, ale w sumie nic ciekawego tam nie ma, nie? Także no jest, tak jak widzicie, nic specjalnego. Także sobie kontynuujemy spacer.
na Okonol, tak jak widzicie tutaj za mną. Jedzonko, puby, restauracyjki. To jest wszędzie, moi drodzy, tutaj nie martwcie się. Każda restauracja zarabia na siebie. W Irlandii ludzie lubią jeść w restauracjach. Lubią takeaway'e i też nie jest to drogie. Takeaway to jest jakieś 5-6 euro, także człowiek przychodzi po całym dniu spierniczony, zmęczony, a zamawia sobie takeaway różny, indyjski, chiński, co tam sobie chcemy, dla całej rodziny, powiedzmy sobie tak, za jakieś 20-25 euro. Także tak to tutaj w tej chwili wygląda. Ulica ogólnie rzecz biorąc całkiem fajna. Jak to mówią, w nocy tylko jest trochę deadly i scary. Nie polecałbym chodzenia w nocy po tej ulicy, powiedzmy sobie tak, szczególnie gdy tutaj nie mieszkacie. Główną ulicę polecam. A teraz przechodzimy do centrum. Zaraz pokażę Wam najstarszy pub w Waterford. Do tej pory stoi i jest operacyjny. Dulis, moi drodzy. Ja w nim w środku jeszcze byłem, jak był otwarty dla publiki. Więc włóczę się sobie teraz po centrum. Czekajcie, przestawię sobie mikrofon. Po centrum, to jest taki square w Waterfordzie. Kafejki, sklepy, centra handlowe. Także nie będę wchodził do sklepu, bo chyba jakie są ceny, nie wiem. W sumie może moje cebulki, kurde, są zainteresowane tym, jakie są ceny w Irlandii. Więc zaraz sobie będziemy przechodzić koło coffee shopu i powiem Wam, ile tutaj kawka kosztuje, co? Znaczy ja wiem, ale pokażę Wam, żebyście nie mówili, że Rutek, kurczę, Wam nakłamał i tak naprawdę nie mówi Wam, ile kawa kosztuje, nie? No. Także jak widzicie za mną, bardzo fajny skwer, muszę powiedzieć. Zimą tutaj dużo się dzieje. Mamy karuzele jakieś, kurcze, święte Mikołaje, drzewka. Ogólnie rzecz biorąc wygląda to wszystko pięknie, bo są światełka tutaj nad całym tym squarem. Także jest bardzo, bardzo fajnie, nie? No i sobie zerkniemy tutaj zaraz na kawkę. Vanilla hot chocolate 4,20. No i tak na przykład moka 4,20. Także, no, całkiem fajne ceny, nie? 4,20 euro, czyli co? Jakieś 20 zł za kaweczkę. Fajnie? Fajnie, co? Tanio w tej Irlandii, nie? No, cebula. Ja bym sobie nie kupił, ale wiecie, po znajomości nieraz w coffee shopie jednym czy drugim dostaję za friko, więc wiecie. Ale też, jak sami wiecie, ja herbatkę popijam, nie? Nie kaweczkę. Także bardzo fajnie to wygląda. Zaraz zrobię Wam jakiś rzucik. Kurwa, ptaszek mnie normalnie rozje... No. Rozleciał na śmierć. Także o. Zrobię Wam kawałeczek tego skwerka z innego ujęcia. Oczywiście w ujęciu macie panią policjant, garda. Absolutnie nie policja, tylko garda. Mają zupełnie i inaczej zajmują się i podchodzą do sprawy. Można z nimi pogadać, można ich po ramieniu pochlepać. Nie walną Cię na pysk, na ziemię od razu. Nie naplują Ci, kurczę, nie ubiją. Tak jak widzicie, pani policjantka sobie teraz rozmawia z narkomanem. Skąd wiem? Nie pytajcie, po prostu wiem. Mieszkam tutaj 16 lat, także wiem. Tutaj jest zjawisko to bardzo, powiedzmy sobie, pospolite. Pełno narkomanów chodzi. W tej chwili tego może tak nie widać, ale no, wierzcie mi, jest tego troszeczkę. No i policja, czyli garda, nie za bardzo wie, co z tym zrobić, bo nie mają w sumie prawa nic z tym zrobić, dlatego że narkomani w tym kraju są traktowani jako osoby chore. O, i dopuszczają się wielu przestępstw, ale o tym sobie porozmawiamy troszeczkę później. Muszę Wam trochę przyznać, że nieswojo troszkę się czuję, chodząc po mieście i robiąc tego vloga, z tego względu, że jest to w sumie pierwszy raz, jak się nagrywam kamerą w ten sposób. Robienie streama to co innego, robienie vloga to zupełnie co innego i tak czasem widzę, że ludzie patrzą, tak idzie kurde gościu, sam do siebie gada. Powiem Wam, że to zupełnie inna bajka, aczkolwiek jak zobaczymy, jak odbierzecie tego vlogaska i może w przyszłości będziemy robić takie
podróże po Irlandii, i bo jest to zwiedzać, wierzcie mi. Jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy przyjechać tutaj na urlop, na wakacje, to naprawdę jest co zwiedzać, jest gdzie chodzić, jest gdzie jeździć, można sobie odpocząć, odciąć się totalnie od ludzi, a można też spędzić czas z ludźmi w pubach, w restauracjach, na fajnych imprezach. Także tutaj już ten COVID, tak jak widzicie tutaj, restrykcje w sumie gdzieś tam do 22, już w sumie od 22 do sklepu nie trzeba tych masek nosić, można sobie chodzić po ulicy bez. To jeszcze chyba w środkach publicznych transportu trzeba nosić te maseczki, ale to też już mówię, nikt tutaj nie gania, nie, tu was ze sklepu nie wyrzucą, bo maski nie założycie, bo są zbyt uprzejmi, po prostu powiedzą, czy może pan maskę założyć, a powiesz, że nie, bo nie mogę, mam po prostu problemy zdrowotne, to wam powiedzą, okej, no problemo. Nawet nie będą was, kurde, męczyć, ani nie będą policji wzywać. Policja też was nie będzie szarpać, także, a odnośnie Clock Towera, o którym już mówiliśmy wcześniej, to patrzcie, co jest za mną. Clock Tower. Tak jak mówiłem, to jest centrum, taki odnośnik, jeżeli chodzi o Waterford. No i co? Dobra, pójdziemy sobie teraz w drugim kierunku. Pokażę wam wieżę i pozostałości murów wikingów, bo to jeszcze jest w tym mieście. Bardzo fajne, każdemu polecam zobaczyć. Dobra, jak widzicie, dalej kontynuujemy naszą wędrówkę po Waterford. Nazwijmy to wędrówką. Teraz pokażę wam takie urządzenie, które tutaj stoi od dobrych, 200 lat. Jest za mną, może nawet i dłużej. Dźwig, dlatego że kiedyś Waterford było portem największym w Irlandii. You need a hand? Czekajcie, pomożemy popchać mu auto. Się zajałem trochę, moi drodzy. Akurat zgasło auto, nie chciało zapalić. No i co się okazało? Ja tutaj, do you need a hand? On Polak. No i padł rozruszniczek. No ale nic, rozepchnęliśmy. Pojechał dalej, trochę się zajałem, zasypałem. No kurczę, belek. Biedna kobitka, nie wiedziała, jak to zrobić, no ale nic, dobra, daliśmy radę. No w każdym razie kontynuujemy naszą przygodę w Waterford. No ten dźwig jest tutaj od dawien dawna. Waterford kiedyś był największym portem w Irlandii. Było to miasto królewskie, ogólnie rzecz biorąc. Wiem, że miałem historię daleko się nie wwodzić, ale nie sposób tego, powiedzmy sobie, to przemilczeć, nie? No, także idziemy dalej. Tylko trochę, kurde, ziepnę. Normalnie. Czas wracać na matę, bo coś kondycha siada. No i tutaj ogólnie rzecz biorąc lecimy dalej. Cały czas jesteśmy na ulicy Merchantskiej. Dość długa uliczka. Ale tak jak za mną widzicie, tam mamy wieżę. Ta wieża ma 1000 lat, moje żuczki kochane. 1000 lat. I ona tutaj dalej stoi. Postawili ją wikingowie. Wikingowie, którzy byli założycielami tego miasta i z upływem czasu zasymilowali się z ludnością tutejszą i zostali. Ale muszę powiedzieć, że wpływ na to miasto miało ich zabudowa bardzo, bardzo duży. Uliczki są pokręcone, są wąskie, są, powiedzmy sobie, bardzo, bardzo ciasne. Wszystko to było uklepane tak, by stanowiło też i fortecę obronną. Co jest fajne, to, że mury, były mury obronne, są dalej wkomponowane w budynki. Nie, pod żadnym pozorem nie wolno ich niszczyć, nie wolno ich remontować. One są po prostu tak, jak są. Jak się rozpadają, to się rozpadają, mają się, znaczy, rozpaść. Tutaj, moi drodzy, jak widzicie, mamy tylko wieżyczki, tam kawałek wieży i zaraz za rogiem, jak zajdziemy, tam to jest katedry kawałek, tutaj również,
tak jak i w Polsce, kościołów nie brakuje w tym mieście. Tutaj, jak widzicie, mamy przed nami dosłownie to białe coś, to jest scena. Tu się odbywają różnego rodzaju imprezy i inne takie ekscesy, ale jest bardzo wesoło. Mówię, te ostatnie 2 lata były takie kijowe, wiadomo dlaczego, ale zazwyczaj jest naprawdę fajnie i kolorowo i sporo się dzieje w tym mieście, także jest to zwiedzać, jest na co patrzeć. Wieżą obronną mamy restauracyjkę, pub, nightclub, nazywa się Reg. Z lewej strony mamy hotel, tower, basenik, siłownia i tak dalej, jak widzicie, słyszycie pewnie muzyczka, no ja wiem, że samochody, łódź wikingów, moi drodzy, można sobie powstrykać zdjęcia, zaraz przejdę na drugą stronę, no, tam dalej musimy wejść w tamtą uliczkę, którą widzicie, tam jest naprawdę coś fajnego. Jesteśmy teraz po drugiej stronie ulicy przy Reginald Tower, moi drodzy, cennik wycieczek, tak jak widzicie, 5 euro za dorosłego, seniors 4 euro, dzieci za 3 euro można wejść sobie do środka, ale nie po to tutaj przyszedłem, pójdziemy sobie trochę dalej i zerkniemy na łajbę wikingów i na kiedyś plan, a czekajcie, będzie kurde rutek wojownik, patrzcie na to. Normalnie mordo pasuje, co? Są tacy tutaj, taki widzicie wojownik, można sobie kurde czasnąć, a tutaj jest łajba. Najfajniejsze jest to jest oczywiście w tej chwili jako powiedzmy sobie taka dyspozycja, jako taki kurcze dekoracja, ale są takie łajby pływające i nieraz na zatoce tutaj je można zobaczyć, to jest bardzo, bardzo fajne. Tutaj macie rzucik na to, jak kiedyś właśnie Waterford wyglądało, moi drodzy. Także jak widzicie, my jesteśmy tu, w tym miejscu, przy tej łajbie, przy wieży. I tutaj było merchantski i to było cały Waterford, otoczony oczywiście murem obronnym. Jak mówiłem, wejdziemy sobie w tą uliczkę wąską, ciasną, z tego względu, że chciałem Wam coś pokazać. To, że tradycja wikingów i skąd to miasto pochodzi, jest kultywowana w tym mieście, naprawdę widać wszędzie. Oprócz tego też muszę powiedzieć, że wikingowie serial był cały kręcony praktycznie rzecz biorąc w Irlandii, niedaleko w sumie stąd, jakieś 100 km. Znałem też paru aktorów, główni aktorzy też się pojawili w lokalnym pubie, w którym miałem przyjemność pracować swego czasu, więc też zdążyłem ich poznać. Patrzcie na to za mną, moi drodzy, to są ruiny starej katedry. Ja zaraz przełączę kamerkę tak, żeby Wam to lepiej pokazać, jaka tutaj jest cisza, ale wierzcie mi, wygląda to niesamowicie. Patrzcie, jak fajnie wyrzeźbione to jest wszystko w drzewie, podparcie, cholernie długie, wielkie, kawał drzewa, no i oczywiście King of the Vikings. Moi drodzy, a tutaj stara katedra. Oczywiście nikt do niej nie wchodzi, ale nikt też nic z tym nie robi. To jest po prostu tam jako część taka też muzealna. Spacer po Waterford. Moi drodzy, będziemy teraz przechodzić koło byłego ratusza. Tak to wygląda mniej więcej. Tam w dole mamy deki i tą scenę, o której przechodziliśmy niedawno. Ja wiem, że niektórzy pewnie się zastanawiają, kurde, Rutek, okulary załóż. Ja dochodzenia do jazdy samochodu nie potrzebuję, ale jak patrzę na coś z bliska, to niestety mam taki syndrom, muszę odsuwać daleko. Więc tak to wygląda. Za mną tutaj mamy muzeum też i teatr w dole, więc bardzo fajne eksponaty są. Niestety w tej chwili akurat już jest zamknięte, więc nie będę w stanie Wam tego pokazać. A tu na co dzień do godziny 17 można sobie pograć w wielkie rycerskie szachy. Takie duże, naprawdę są te szachy. Także jest to zwiedzać w Waterford. Moi drodzy, powiem tak, jest to część pierwsza tego vlogaska, dlatego że nie mogę już go dłużej odkładać. Wiem, że zaraz będzie 5000 subskrypcji i tak na dobrą sprawę nie ukaże się żaden vlog, więc moi drodzy, część pierwsza
jest za nami. Następnie chcę Wam pokazać okolice Waterford. Jeszcze powiedzmy sobie, polecimy troszeczkę dalej i zobaczymy drugą część miasta. Ja teraz pokazywałem Wam tą taką starszą część miasta, żebyście mogli sobie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda, tą część bardziej turystyczną. Aczkolwiek te części, które są dookoła, są naprawdę bardzo, bardzo urocze. No i tyle z tego pięknego, starego Waterford. Moi drodzy, ręka mi, szczerze powiedziawszy, odpada. Muszę sobie jakiegoś gimbala, już teraz wiem, gimbal to się nazywa, gimbala jakiegoś załatwić, bo mnie szlak trafi normalnie z tą moją grabą. Przełożyłbym sobie telefon do lewej ręki, ale cholera jasna, kamerę zasłonię. Także no. Mam nadzieję, że podobał się vlogasek. Jeżeli tak, to zostańcie z kanalikiem i oczywiście lajkaczyk. Im więcej lajków, tym więcej ja będę wiedział, że Wam się podoba i będę kontynuował serię, powiedzmy sobie, vlogasków z podróży po Irlandii. Zrobimy je nie tylko z Waterford, ale też z innych miast i miejsc, które warto jest zobaczyć w tym kraju. A kraj jest naprawdę, naprawdę piękny. Dobra, żuczki, uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Hejeczka. Yeah.